Francuska broń dla Rosji. Jest interpelacja europosłów PiS. Europosłowie PiS pytają Komisję Europejską o dostawy broni z Francji do Rosji. Europosłowie PiS Kosma Złotowski, profesor Ryszard Legutko oraz Jadwiga Wiśniewska skierowali do Komisji Europejskiej interpelację w sprawie francuskich dostaw sprzętu wojskowego do Rosji mimo nałożonego embarga w kontekście łamania zasad praworządności. Polscy politycy powołali się na wyniki śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy śledczych ze stowarzyszenia Dieslose. Z dokumentów, do jakich dotarli dziennikarze, wynika, że Francja od 2015 roku wydała 76 licencji na eksport towarów wojskowych takich jak kamery termowizyjne do czołgów, systemy nawigacyjne i detektory podczerwieni dla myśliwców oraz śmigłowców bojowych, o łącznej wartości ok. 152 milionów euro, które dziś są wykorzystywane na Ukrainie. Sprzęt był dostarczany przez firmy Thales i Safran, których głównym udziałowcem jest państwo francuskie. Paryż wykorzystał fakt, iż nałożone w 2014 roku unijne embargo na eksport broni do Rosji nie działało wstecz i kontynuował dostawy w ramach wcześniej zawartych umów. Jednak, jak wskazali eurodeputowani, już wspólne stanowisko Rady 28944 FZIP z dnia 8 grudnia 2008 roku określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego mogło być podstawą do odmówienia Rosji sprzedaży sprzętu wojskowego ze względu na ryzyko użycia go w celach agresji przeciwko innemu państwu. W związku z powyższym europosłowie chcą wiedzieć, czy zdaniem Komisji Europejskiej Francja, dostarczając sprzęt wojskowy Rosji mimo embarga, działała zgodnie z unijnym prawem i czy takie postępowanie nie łamie zasady praworządności. Ponadto, politycy PiS zasugerowali, że nakładanie embarga, które nie wymaga zerwania umów zawartych przed jego wprowadzeniem, zmniejsza skuteczność tego narzędzia i zapytali, czy inne państwa członkowskie również omijały w podobny sposób zakaz eksportu broni i technologii wojskowych do Rosji.